Dla nas to wydarzenie, czyli milionowy klient, który dzisiaj przyszedł do naszego planetarium, któremu mogliśmy wręczyć ten milionowy bilet, to jest niezwykła radość dla naszej instytucji. Działamy nieco ponad 2 lata i przez te 2 lata milion osób miało okazję odwiedzić naszą placówkę. To pokazuje przede wszystkim sens naszego działania, to, że możemy dzielić się tą wiedzą, dzielić się pasją kosmosem z wszystkimi tymi osobami. Oczywiście zwieńczeniem jest ten milion. Liczymy na kolejne miliony przez następne lata. Myślimy, że czeka nas kolejne 70 lat, bo już niedługo zaczynamy 70. rok działalności. No i te kolejne miliony widzów, które tutaj do nas przyjdą. W projekcie unijnym, dzięki któremu udało nam się renowacja i przebudowa planetarium, mamy taki wskaźnik, czyli 240 tysięcy osób rocznie, więc po 4 latach, gdzieś ponad 4 latach powinniśmy mieć pierwszy milion. Nam udało się to zrealizować w połowę tego czasu, więc jest to dla nas niezwykły sukces i niezwykła radość. Zupełne zaskoczenie, dlatego że tak rzeczywiście nie jestem ustawką, tylko rzeczywiście jestem takim szczęściarzem. Z tego względu, że przywiozłem tutaj grupę, jestem właścicielem biura z Wielunia i przywiozłem grupę ze szkoły podstawowej w Gaszynie. Oni też będą chyba zaskoczeni mocno takim faktem, chociaż już uczestniczą w seansach. Podszedłem do kasy i tyle. I pan dyrektor powiedział, że jestem tym wybrańcem. Jeżeli patrzymy na nasz region, na województwo śląskie, to chyba każdy mieszkaniec wie, że mamy coś takiego jak Park Śląski, a w sercu tego parku planetarium. Wybudowane dawno temu, podupadło, później dzięki środkom europejskim daliśmy mu drugie życie. Odnowione, przebudowane w nowej oprawie, dzisiaj milionowy klient. To pokazuje, jak warto inwestować w tego typu rzeczy. 120 kilka milionów środków publicznych i milionowy klient po roku i trochę, bo można powiedzieć 15-16 miesięcy od otwarcia w nowej odsłonie. Cieszymy się, że jest bardzo duże zainteresowanie, ciężko kupić bilety. Zachęcamy wszystkich, oczywiście młodzież, bo to taki obiekt w dużej mierze służy młodzieży, służy edukacji, służy nauce, ale też starsi ludzie znajdują to, czego szukają, to marzenia o kosmosie. No, każdy je miał, każdy patrzył w gwiazdy i każdy jest ciekawy tego świata, który jest bezkresny i niezrozumiały.